Cześć, znajdujemy się na Targach Urody w Gdańsku na kolejnej edycji Targów Urody. Jesteśmy właśnie przy stanowisku make-upowym Beauty Art Szkoły Makijażu pani Beaty Małachowskiej. Zobaczcie, co dziewczyny mają i jak wyglądają ich stanowiska make-upów. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Gosia. Gosia. Gosia robi makijaż. Dla pani, ale taki delikatny, bo pani nie lubi mocnych makijaży, aczkolwiek dzisiaj mi się zdarzyło robić i w fioletach. Przyszła pani taka starsza i powiedziała, że mogę szaleć i mogę zrobić co chcę, ale ona chce w fioletach. Czyli jaki to będzie makijaż? Taki dzienny, wyjściowy? Dzienny, tak, delikatny. A powiedz mi, długo się już zajmujesz? 3-4 lata makijażem. No teraz chodzę do szkoły makijażu, więc... Beaty Małachowskiej w Beauty Art w Gdańsku, więc to jest roczna szkoła, tak. Panowie też coś dla siebie znajdą. Mamy właśnie tutaj, znajdujemy się przy stanowisku barberskim. Cześć! Siemaneczko, co tam? Przywitaj się ze wszystkimi. Siemaneczko, moi kochani. Powiedz mi, jak masz na imię? Wojciech Meckie, przyjechałem z Leszna do was tutaj, do Gdańska. Z Leszna, tak jest. Bardzo. Włosy, robimy brody. A powiedz mi, czy w ogóle zawód barbera jest trudny? Bo z tego, co wiem, to faceci też podobno lubią przychodzić do barbera, żeby się wyspowiadać. Wiesz co, no na pewno troszeczkę mamy z kelnera w sobie, że tak powiemy, za barem. Czy jest trudny? Wiesz co, ja ci powiem, że na pewnym etapie każdy zawód jest trudny, jeśli się go trenuje, ciężka praca, no to wiadomo, jeśli dochodzisz później do jakiegoś poziomu, to się robi trochę trudniej. Ale ja wolę, powiem wam szczerze, dużo bardziej pracować z ludźmi niż, nie wiem, z maszynami, z komputerami. Coś tam gadają, ale wiecie, zawsze z uśmiechem, więc nie powiedziałbym, że to jest najtrudniejsza praca, ale też nie jakoś tam, że mega, mega łatwo, jak we wszystkich zawodach, tylko i wyłącznie ciężka praca, do czegoś tam dojdziemy wtedy, zrobić coś o. Właśnie kolejnym z zabiegów, tutaj jesteśmy właśnie z panią kosmetolog, zapytamy się, o co chodzi. Cześć, dzień dobry. Hej. Zapytanie takie i w ogóle może nam się przedstawisz? Natalia Jędryka, szkoleniowiec marki Mondynik. O, cześć Natalia, powiedz nam, podzielisz się z nami i z naszymi widzami, co właśnie wykonujesz? Wykonuję zabieg Freeze Me, jest to najnowszy zabieg od marki Mondunik, gdzie wykorzystujemy trzy technologie, podgrzanie do 43 stopni, chłodzenie do minus 20 i MMS. Te trzy technologie działają w jednym czasie, to znaczy możemy zrobić taki zabieg lipolityczny, gdzie mamy chłodzenie i MMS, bądź też podgrzanie i MMS, czyli silne działanie liftingowe. Karolina, opowiedz mi w ogóle coś o tym, dlaczego tutaj się znaleźłyście i co wy chcecie przekazać nam, jako osobom będącym tutaj na Targach Urody. Jasne, jesteśmy cateringiem dietetycznym dla osób, które cenią sobie czas, zdrowie i pieniądze i właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Z naszym cateringiem panie, które nie mają czasu na gotowanie, mogą sobie to ułatwić. I na naszym stanowisku dzisiaj proponujemy właśnie zagranie na kole fortuny, w którym możesz wygrać bardzo fajne nagrody, do czego cię zachęcam. Dobra, to zagramy. Ja mam to po prostu przekręcić, tak? Tak, po prostu zakręć. Trzymajcie kciuki. O! Odwiedzających poczęstunki. Tutaj mamy brownie, także naprawdę ci polecam. Spróbuj. Z fasoli, z dyniami. Dokładnie. A dodatkowo tutaj nasza dietetyczka Klaudia prowadzi konsultacje dietetyczne. Można też przyjść i zrobić sobie analizę składu ciała. Także bardzo fajna sprawa.